dramatyczne doniesienia z jednego z polskich miast. Stan dzieci, które wypadły z okna na 5. Piętrze uległ pogorszeniu. Przeszły już pierwsze operacje, niestety konieczne będą kolejne. Smutną wiadomość przekazał reporter Radia Z. Dwa dni temu doszło do dramatycznego wypadku w jednym z polskich miast. Dwoje dzieci wypadło z okna na 5. piętrze. Ich stan jest poważny. Mają za sobą już pierwsze operacje, niestety konieczne będą kolejne. Smutne doniesienia z ostatniej chwili przekazał reporter Radia Z, Przemysław Taranek. Pogorszył się stan bliźniaczek z Krakowa, które wypadły z okna na V-piętrze. Wczoraj dwulatki przeszły operację zespolenia złamanych kości nóg i rąk. Niestety mają też obrażenia wewnętrzne. Jedna z dziewczynek będzie ponownie operowana, przekazał reporter Radia Z, Przemysław Taranek w poście opublikowanym na Twitterze. Do tragicznego wypadku doszło w piątek w Krakowie. Dwie zaledwie dwuletnie dziewczynki wypadły z okna mieszkania znajdującego się na 5. piętrze. Jak przekazywała policja, w momencie gdy dziewczynki trafiły do szpitala, był przytomny. Wyjaśnieniami przyczyny zdarzenia zajęła się już policja oraz prokuratura. Obie dziewczynki natychmiast trafiły do szpitala, jedną przetransportowano śmigłowcem, z kolei drugą karetką pogotowia. Według informacji, które zostały przekazane przez portal krakow.wyborcza.pl, w momencie wypadku dzieci był pod opieką matki, która zajęła się innymi czynnościami. Nieznane są bliższe okoliczności zdarzenia. Obecnie są one badane przez policję oraz prokuraturę.